Witam Was, drogie panie, w kolejnym odcinku na kanale My Kobietki, z tej strony Iwona. Dzisiaj zapraszam Was na przegląd jesiennych nowości ze sklepu Sinsay. Uważam, że to zamówienie było naprawdę udane, ponieważ znalazłam tu kilka fajnych rzeczy i prawdopodobnie niektóre z nich zostaną ze mną, więc jeśli taka tematyka Was interesuje i lubicie ten sklep, to serdecznie zapraszam Was do oglądania. Oczywiście jak zwykle linki do ubrań, które dzisiaj będę mierzyła, oraz moje wymiary znajdziecie w opisie pod filmem. Dziewczyny, pierwsze propozycje mam już na sobie i zacznę od moim zdaniem bardzo fajnych spodni w modnym w tym sezonie kolorze, czyli w kolorze burgundowym. Są to dresowe spodnie ze średnim stanem. Jak widzicie, mamy tu takie białe lampasy. Pokażę Wam, jak prezentują się one z bliska. W składzie mamy tu 52% bawełny, a reszta to poliester. Na mnie widzicie spodnie w rozmiarze M. I tak prezentują się one na mojej sylwetce. Już mogę Wam zdradzić, że na pewno zostaną one ze mną. Myślę, że są to świetne spodnie właśnie na sezon jesienny. Jeśli Wam również się podobają, to śpieszcie się, bo widziałam, że bardzo szybko się wyprzedają. A jeśli chodzi o cenę, to kosztują 49,99 zł. Do spodni założyłam bluzę wykonaną z takiego strukturalnego materiału. Pokażę Wam, jak prezentuje się on z bliska. Co prawda w składzie mamy tu poliester i elastan, ale i tak uważam, że bluza wizualnie prezentuje się świetnie i super wygląda w połączeniu właśnie z tymi spodniami. Jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie rozmiar M. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to zapłaciłam za nią 59,99 zł. Tym razem do tych samych spodni założyłam bluzę o krótszym kroju w kolorze szarym. Z przodu mamy tu napis w kolorze burgundowym. Fajnie, bo nie jest on naklejany, tylko wyszywany. W tym przypadku dekolt możemy nosić na dwa sposoby, albo w taki sposób. A jeśli zrobi się dziewczyny nieco chłodniej, to możemy go zasunąć. I już Wam pokazuję, jak będzie wyglądał. I tak się on prezentuje, także możecie go nosić jak wolicie. Podobają mi się w tej bluzie również rękawy, są one takie szerokie. Tak wygląda bluza z każdej strony. Mam na sobie rozmiar M i jak widzicie, jest ona luźna. W składzie mamy tu 59% bawełny, a reszta to poliester i kosztuje 49,99 zł. Kolejna propozycja bluzy w kolorze szarym, tym razem o normalnej długości, nie jest to bluza o krótszym kroju. Z przodu również tu mamy napis w kolorze burgundowym, ale nie jest on wyszywany, tylko naklejany. Tak się prezentuje. A jeśli chodzi o dekolt, to tu mamy podobną sytuację. Możemy go nosić na dwa sposoby, albo w taki sposób, albo w taki. Na mnie widzicie bluzę w rozmiarze M. Tak wygląda ona z każdej strony. Jeśli chodzi o skład, to tu mamy pół na pół. 50% bawełny i 50% poliestru. A jeśli chodzi o cenę, to kosztuje ona 59,99 zł. Teraz top na ramionczka w kolorze burgundowym. Co prawda na dworze robi się coraz chłodniej, ale uważam, że spokojnie taki top dziewczyny wykorzystacie jeszcze pod kurtki, pod kardigany, czy też pod bluzy. Jeśli chodzi o skład, bo koniecznie muszę o nim wspomnieć, to na stronie jest napisane, że w składzie mamy tu 96% elastanu i 4% bawełny. I coś mi się tu nie spodobało, ponieważ ten materiał jest naprawdę przyjemny w dotyku. I sprawdziłam na metce i dziewczyny, na stronie jest błąd. Mamy tu odwrotny skład, czyli 96% bawełny i 4% elastanu. Zobaczcie, tak prezentuje się ten materiał z bliska. Na mnie widzicie top w rozmiarze M. Kosztuje on 19,99 zł i jeśli top Wam się podoba, ale kolorystyka niekoniecznie, to możecie go kupić jeszcze w dwóch innych wersjach kolorystycznych. Kolejna propozycja, moim zdaniem, fajnych spodni z lampasami. Zobaczcie, tak się prezentują. Tu macie okazję zobaczyć, jak wygląda połączenie koloru beżowego z burgundem. Moim zdaniem takie połączenie kolorystyczne wygląda genialnie. Co prawda te spodnie nie mają jakiegoś świetnego składu, bo mamy tu 100% poliestru, ale ich faktura naprawdę mi się podoba. Zobaczcie, tak się prezentują z bliska. Jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie spodnie w rozmiarze M i tak wyglądają one na mojej sylwetce. Jeśli chodzi o ich długość, to tak wygląda długość przy wzroście 1,69 m. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to kosztują 49,99 zł. Jeśli chodzi o górę, to mam na sobie koszulkę o krótszym kroju. Zdecydowałam się na kolor burgundowy. Tak naprawdę tylko w takim kolorze jest ona dostępna, ale uważam, że świetnie wygląda w połączeniu właśnie z tymi spodniami.
Na mnie widzicie rozmiar M i tak wygląda ona z każdej strony. W składzie mamy tu 95% bawełny i 5% elastanu i kosztuje 25,99. Mam dla Was również propozycję kurtki z imitacji skóry, również w kolorze burgundowym, a to dlatego, że jak wiecie, ten kolor tej jesieni jest bardzo modny i również mnóstwo ubrań pojawia się w tym kolorze właśnie w sieciówkach. Jeśli chodzi o tę kurtkę, to zobaczcie, tak się ona prezentuje z każdej strony. Na mnie, dziewczyny, widzicie rozmiar M. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda z bliska. Jak widzicie, detale mamy tu w kolorze srebrnym. Jeśli chodzi o rozmiar, to wydaje mi się, że rozmiar jest trafiony, chociaż tak naprawdę za dużo pod tą kurtkę nie założę, ewentualnie jakiś krótki rękaw. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to kosztuje ona 79,99 i dostępna jest tylko w tej wersji kolorystycznej. Mam dla Was jeszcze jedną propozycję, jeśli chodzi o bluzę, tym razem w kolorze różowym. Tu również z przodu mamy wyszywany napis. Tak się prezentuje kolor i materiał z bliska. W składzie, dziewczyny, mamy tu 60% bawełny i 40% poliestru. Na mnie widzicie rozmiar M. Zaraz pokażę Wam, jak prezentuje się ona w całości. A jeśli chodzi o cenę, to kosztuje 49,99. Teraz pokażę Wam kilka propozycji ze spódnicą w panterkę. Zapewne już wiecie, że panterka jest teraz modna. Zacznę od spódnicy. Zobaczcie, tak prezentuje się kolorystyka i materiał z bliska. Spódnica, dziewczyny, nie posiada żadnego zapięcia, jest na gumce. Jak widzicie, w tej partii jest delikatnie dopasowana do sylwetki, natomiast dół jest delikatnie rozkloszowany. Na mnie widzicie spódnicę w rozmiarze M i tak wygląda ona na mojej sylwetce. Jeśli chodzi o skład, to mamy tu 100% poliestru i kosztuje 49,99. Do spódnicy założyłam koszulkę wykonaną w 100% z bawełny. Mamy tu napis również w panterkę, także myślę, że fajnie wygląda właśnie w połączeniu ze spódnicą. Pokażę Wam, jak prezentuje się z bliska. Jeśli chodzi o rozmiar, to mam na sobie rozmiar M i ta koszulka, dziewczyny, kosztuje 39,99. Tym razem do tej samej spódnicy założyłam sweter z krótkim rękawem, również w modnym w tym sezonie kolorze, w kolorze tak zwanym masełkowym. Uważam, że świetnie wygląda on w połączeniu z tą spódnicą, jeśli chodzi o kolorystykę. Wykonany jest w 4% z wełny, reszta to poliester, akryl i elastan. Tak, dziewczyny, wygląda z bliska. Na mnie widzicie rozmiar M. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda w całości. I kosztuje 39,99 i możecie go kupić jeszcze w dwóch innych wersjach kolorystycznych. Teraz do spódnicy założyłam koszulkę z nadrukiem. Dziewczyny, ten model możecie kupić w dwóch wersjach kolorystycznych. Ja akurat zdecydowałam się na ten kolor, bo stwierdziłam, że fajnie będzie wyglądała w połączeniu ze spódnicą. O ile dobrze pamiętam, tamta jest w kolorze białym z innym nadrukiem. W tym przypadku nadruk prezentuje się tak. Mamy tu połączenie koloru brązowego ze złotem. Koszulka wykonana jest w 100% z bawełny i na mnie widzicie rozmiar M. Jeśli chodzi o rozmiar, to uważam, że jest on trafiony, ale wolałabym, żeby jednak ta koszulka była luźniejsza, taka bardziej oversize'owa, ale oczywiście jest to kwestia gustu. Zobaczcie, tak prezentuje się z każdej strony i kosztuje 29,99. Mam na sobie już ostatnią propozycję z tą spódnicą, tym razem połączam ją z kardiganem w kolorze burgundowym. Jest on dostępny tylko w tej wersji kolorystycznej. Jest to kardigan o krótszym kroju, także świetnie sprawdzi się, dziewczyny, do spodni i spódnic z wysokim stanem. Zobaczcie, tak prezentuje się jego faktura. W składzie mamy tu 51% wiskozy, a reszta to poliamid i poliester. Na mnie widzicie rozmiar M, tak się prezentuje na mojej sylwetce. I kosztuje 49,99. Teraz do kardiganu założyłam dżinsy. Dziewczyny, te dżinsy bardzo spodobały mi się na stronie i chciałam je zamówić dla siebie, ale niestety w chwili, kiedy robiłam zamówienie, nie były one dostępne w moim rozmiarze, czyli w rozmiarze 38, więc stwierdziłam, że zaryzykuję i zamówię 40. No i zobaczcie, tak się ona prezentuje na mojej sylwetce. I muszę Wam powiedzieć, że o ile z tyłu wyglądają chyba w porządku, to z przodu nie do końca podobają mi się
w tej partii, jak się układają, ale tak naprawdę nie wiem. Prawdopodobnie zamówię rozmiar 38 i dopiero zdecyduję, które finalnie wyglądają na mnie lepiej i które zostawiam. Zobaczcie, tak prezentuje się ten kolor jeansu z bliska. Ten model możecie kupić jeszcze w jednej wersji kolorystycznej. Jak widzicie, mamy tu szeroką nogawkę, spodnie są naprawdę wygodne. Tak wygląda ich długość przy moim wzroście. Przypominam, że mam 1,69 cm wzrostu i zapłaciłam za nie 69,99. Dziewczyny, pasek, który tu widzicie, również jest ze sklepu Sinsay. Jest to pasek w kolorze brązowym z taką złotą klamerką. Tak się prezentuje. Jeśli chodzi o rozmiar, to mam go w swoim rozmiarze, czyli w rozmiarze M i zapłaciłam za niego 9,99. Teraz propozycja takich zwykłych swetrów dopasowanych do sylwetki, które będziecie mogły wykorzystać na przykład pod marynarkę. Oto moja pierwsza propozycja, sweter w kolorze kremowym. Ten model możecie kupić, dziewczyny, jeszcze w trzech innych wersjach kolorystycznych. Tak się prezentuje z bliska. W jego składzie mamy 70% wiskozy, a reszta to poliamid. Jak widzicie, mamy tu dekolt w kształcie litery V. Jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie rozmiar M i tak się on prezentuje. I za ten sweter zapłacicie 39,99. Teraz nieco tańsza propozycja, bo za 29,99 również sweter dopasowany do sylwetki, ale tym razem z okrągłym dekoltem. Jeśli chodzi o kolorystykę, to w tym przypadku macie ogromny wybór, ponieważ oprócz koloru, który widzicie na mnie, możecie go kupić jeszcze w 8 innych wersjach kolorystycznych. Tak prezentuje się kolor, który ja wybrałam. Jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie rozmiar M. I w tym przypadku również mamy tu w składzie 70% wiskozy, a reszta to poliamid. Zamówiłam również jedną sukienkę, również w kolorze burgundowym. Jak widzicie, ten kolor króluje teraz w Sinsayu. Jest to sukienka polo o długości mini. Tak prezentuje się jej długość przy moim wzroście. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę ta sukienka mi się podoba i chyba nie tylko mi, ponieważ widziałam, że bardzo szybko się wyprzedaje. Pokażę Wam, jak prezentuje się ona z bliska. Jeśli chodzi o skład, to mamy tu 30% bawełny, a reszta to poliester i elastan. Na mnie, dziewczyny, widzicie sukienkę w rozmiarze M i kosztuje ona 39,99. Tym razem zestawienie spódnica i koszulka. Zacznę od spódnicy. Jest to spódnica o długości mini z ozdobną koronką. Jeśli chodzi o kolorystykę, to jest ona dostępna tylko w tej wersji kolorystycznej. Już Wam pokazuję, dziewczyny, jak wygląda ten materiał z bliska. Na mnie widzicie rozmiar M i zapłaciłam za nią 39,99. Jeśli chodzi o koszulkę, to bardzo spodobał mi się tu nadruk. Jak widzicie, jest on czarno-biały, mamy tu tylko takie czerwone elementy. Według mnie wygląda to naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o skład, to również jest on super, bo mamy tu 100% bawełny. Na mnie widzicie koszulkę w rozmiarze M i kosztuje ona 25,99. Dziewczyny, robiąc zamówienie do dzisiejszego odcinka, zamówiłam również kilka rzeczy dla starszej córki i pomyślałam, że również Wam je pokażę. Zacznę od butów. Gdy zobaczyłam te buty, to od razu postanowiłam je zamówić, ponieważ mam podobne w swojej szafie i po pierwsze jestem z nich zadowolona, są one wygodne, ale co najważniejsze, bardzo podobały się one Gosi, więc gdy je zobaczyłam, od razu stwierdziłam, że zamawiam. Zobaczcie, tak się prezentują z bliska. Ja akurat wybrałam dla Gosi kolor brązowy, ale możecie je kupić jeszcze w kolorze różowym. A jeśli chodzi o cenę, to zapłaciłam za nie 39,99. Zamówiłam również bez rękawic, ponieważ poprzedni Gosi jest już na nią za mały i stwierdziłam, że ten w kolorze czarnym będzie bardzo fajny, taki uniwersalny, będzie jej pasował praktycznie do wszystkiego. Po całości zapinany jest on na suwak, posiada również kieszenie, no i super, bo ma kaptur. Tak wygląda z bliska i zapłaciłam za niego, dziewczyny, 59,99. Kolejna rzecz to spódnica jeansowa. Ja bardzo podobną mam w swojej szafie i Gosia, widząc mnie kiedyś w niej, powiedziała, że też by taką chciała, więc znalazłam tą właśnie w Sinsayu. Co prawda nie do końca Gosia była przekonana do tych srebrnych zdobień u dołu, ale jak powiedziałam, że no na chwilę obecną jest tylko taka dostępna, to stwierdziła, że może być. I muszę Wam powiedzieć, że jak ta spódnica przyszła, to Gosia powiedziała, że nawet jest fajna. Mówi, mamo, założę sobie do niej na przykład t-shirt ze srebrnym nadrukiem i będzie wyglądała fajnie, więc jestem zadowolona, że jednak jej się podoba. A jeśli chodzi o cenę, to zapłaciłam za nią 59,99.
Teraz koszulka, na którą ja w ogóle nie zwróciłabym uwagi na stronie, ale Gosia stwierdziła, że będzie fajna, bo mówi: zobacz mamo, dziewczynka na stronie do tej spódnicy, którą właśnie przed chwilą Wam pokazywałam, miała założoną tą koszulkę i mówi: super to wyglądało. Mówi: założę ją również na przykład do czarnych spodni, więc stwierdziłam, że okej, zamawiamy, tym bardziej, że nie była droga, bo kosztowała, z tego co pamiętam, chyba 13,99. W składzie mamy tu 95% bawełny, a reszta to elastan. Zobaczcie, dziewczyny, tak się prezentuje z bliska. Pod spodem mamy taką czarną koszulkę, a na wierzchu taką siateczkę. No i muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście na Gosi wygląda ona bardzo fajnie. Zamówiłam również dwie koszulki wykonane z bawełny i oto pierwsza z nich. Mamy tu taki mały nadruk z przodu i taki większy, dziewczyny, z tyłu. Jest to koszulka o kroju oversize'owym i zapłaciłam za nią 12,99. Natomiast ta druga jest o takim nieco krótszym kroju. W tym przypadku nadruk mamy z przodu. Tak jak już mówiłam, ta również wykonana jest z bawełny i za tą zapłaciłam 9,99. Ostatnią rzeczą, którą zamówiłam Gosi, jest bluza w paski. Zobaczcie, tak się prezentuje. Jeśli chodzi o skład, to nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale mamy tu chyba 35% poliestru, a reszta to wiskoza i bawełna. Muszę Wam powiedzieć, że również fajnie ona wygląda na Gosi i prawdopodobnie też ją zostawimy. A jeśli chodzi o cenę, to kosztuje 25,99. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Myślę, że było tu dużo fajnych propozycji, także mam nadzieję, że znalazłyście tu coś dla siebie. Oczywiście, jeśli odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to zachęcam Was do subskrybowania kanału, żeby być z nami na bieżąco i nie przegapić żadnego odcinka. Dzisiaj już dziękuję Wam, że byłyście ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!